Witam, nazywam się Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych i dzisiaj chciałam przedstawić Wam zadanie dotyczące ustalenia wartości początkowej grupy przepływów pieniężnych, czy też możemy to też nazywać częściowo rentami. Zadanie dotyczy tego, że Pan Pędziwiatr kupuje samochód na raty. Pierwszą ratę zapłaci przy zakupie. Dwie pierwsze raty wynoszą po 10 tysięcy złotych, a dwie następne 8 tysięcy złotych. Zakupu może dokonać również za gotówkę. I pytanie brzmi, jaką maksymalną kwotę może zapłacić gotówką, aby transakcja była dla niego opłacalna? Stopa oprocentowa w całym okresie spłaty wynosi 8% w skali roku. Ok. Generalnie chodzi o to, że my musimy powiedzieć tak. Dzisiaj chcemy kupić jakiś samochód i pytanie, ile byśmy chcieli zapłacić dzisiaj gotówką, żeby nam się to bardziej opłacało niż to, żeby kupować ten samochód na raty. I teraz trzeba zauważyć, że na pewno ten samochód nie kosztuje 2 razy po 10 tysięcy plus 2 raty po 8 tysięcy, czyli to będzie 36 tysięcy złotych, bo musimy uwzględnić tak zwaną wartość pieniądza w czasie, a więc tą tak zwaną stopę procentową 8% w skali roku. I teraz tak. Pytanie brzmi, jaką maksymalną kwotę może zapłacić gotówka, aby transakcja była dla niego opłacalna? Transakcja jest zawsze opłacalna wtedy, kiedy dzisiaj wpłacone pieniądze gotówką dają w tym momencie powiedzmy mniejszy koszt zakupu niż byłaby wartość wszystkich tych wpłat, jakie musi dokonać na dzień dzisiejszy. I zaczynamy zadanie od tego, że ustalamy po kolei, jaka jest wartość początkowa tych rent. I wiemy, że na przykład te dwie pierwsze wpłaty wynoszą po 10 tysięcy złotych i pierwsza rata jest od razu płatna. Jest to powiedziane, przynajmniej ja tutaj tak przyjęłam, że pierwsza jest płatna od ręki od razu. Bo nie jest tutaj powiedziane, że ona jest płatna po pierwszym roku. I dwie kolejne raty, czyli trzecia i czwarta wynoszą po 8 tysięcy złotych. W takich zadaniach nie jest powiedziane oczywiście, jaką mamy kapitalizację, że w ogóle ją mamy, więc domyślnie się zakłada, że jest to kapitalizacja roczna, bo my będziemy musieli się zająć czymś takim jak dyskontowanie, czyli ustalenie, ile te wszystkie pieniądze płatne kiedyś tam w przyszłości są teraz warte. A więc sprowadzenie na tak zwany moment zero, na moment dokonania zakupu samochodu. Teraz tutaj wiemy, że rozważamy łącznie 3 lata spłaty, bo niby są 4 płatności, ale pierwsza jest płatna teraz, a więc do zapłaty w przyszłość są tylko 3. Po pierwszym roku, po drugim i po trzecim. Dodatkowo wiemy, że nasza stopa procentowa wynosi 8%, ale jak wiadomo w skali roku. Dalej idąc mamy tutaj obliczenia. Ja skorzystam powiedzmy nieformalnie ze wzoru na PVA, czyli na obecną wartość rent, ale czy to nazwiemy, że to jest PVCF, czyli Present Value Cash Flow, czy of Annuities, to nie ma całkowicie znaczenia, bo my generalnie musimy się zająć dyskontowaniem. I tak, pierwsza kwota jest płatna teraz i tylko dokładnie tyle samo jest ona teraz warta, dokładnie 10 tysięcy złotych. Po roku płatne 10 tysięcy musimy raz zdyskontować, żeby wiedzieć, ile ona jest warta, ta wpłata obecnie. Kolejna wpłata 8 tysięcy złotych jest po 2 latach od momentu zakupu samochodu, a więc musimy ją dwukrotnie zdyskontować naszą stopą procentową 8% w skali roku. I tak samo tutaj czwarta wpłata dokonana 3 lata po zakupie samochodu, przynajmniej zakładamy, że to jest w okresach rocznych, bo tutaj nie jest to uwzględnione, jak często dokonywane były te spłaty. Więc musimy dyskontować aż trzykrotnie, czyli podzielić przez wskaźnik dyskontowania tutaj 1 plus R, ten wskaźnik kapitalizacji, ale podzielić, nie pomnożyć, aż trzykrotnie, dlatego jest do potęgi trzeciej. Faktycznie po obliczeniach, oczywiście zawsze polecam na kalkulatorze naukowym, otrzymujemy kwotę 32 tysiące,
468,63. I co to nam daje? Ano daje nam to, że tyle można zapłacić gotówką za ten samochód, aby się od razu opłacało. Żadna inna kwota wyższa, powyżej 32 tysięcy tam z ogonkiem, nie daje nam korzystnej oferty zapłaty gotówką. Lepiej ten samochód wziąć na raty. Bo na przykład 34 tysiące płatne od razu gotówką jest w tym momencie wyższym kosztem niż to, żeby rozłożyć zakup tego samochodu na raty. Tak, także jeżeli potrzebujecie jakiejś mojej pomocy w zakresie zadań z przedmiotów ilościowych, ekonomicznych, zapraszam jak najbardziej do kontaktowania się ze mną drogą mailową. Piszcie na adres mailowy zadania/projekty@wp.pl. Moja oferta jest ciągle aktualna. Posiadam swoją stronę internetową www.zadaniaprojekty.pl. Pozdrawiam.